Urząd Miejski w Dzierżoniowie rozpoczął budowę drogi przedwiośnie. Ulica ta jest drogą wewnętrzną prowadzącą do domków jednorodzinnych, a położoną w sąsiedztwie ulicy Korczaka. Inwestycja przeprowadzana jest na wniosek mieszkańców. W tej chwili prowadzone są prace związane z kanalizacją deszczową, a docelowo jest to inwestycja polegająca na wykonaniu drogi. Mówimy tutaj o pierwszym etapie, 200-metrowym odcinku. To będzie droga wykonana z kostki betonowej, oczywiście do tego chodnik i cała infrastruktura, w tym oświetlenie. Wszystkie koszty związane z robotami budowlanymi zamknęły się kwotą 770 tysięcy złotych. Roboty potrwają najbliższych kilka miesięcy. Oczywiście to jest mocno uzależnione od warunków pogodowych, ale to nie jest taka ogromna inwestycja, więc myślę, że te kilka miesięcy w zupełności wystarczy. Ale jest to inwestycja ciekawa, albo w zasadzie dosyć nietypowa. A ta nietypowość wynika z tego faktu, że w zeszłym roku grupa mieszkających tych osób przyszła do burmistrza z taką propozycją, że zależy im na bardzo szybkim wykonaniu tej drogi, dlatego proponują takie rozwiązanie, że mieszkańcy wezmą na siebie kwestię wykonania projektu budowlanego i tej całej dokumentacji, która jest niezbędna przed rozpoczęciem prac, a w zamian za to oczekują, aby ta inwestycja była wykonana w tym roku. No i oczywiście burmistrz na taką propozycję przystał. Jest to pierwszy tego typu przypadek, można powiedzieć. Kto wie, czy nie będzie ich w przyszłości więcej, ale dla jasności oczywiście nie oczekujemy od mieszkańców takiej postawy, żeby z własnych budżetów wydawali pieniądze na projekty czy na prace budowlane. To jest nasze zadanie. Niemniej, jeśli taka inicjatywa wyszła od mieszkańców, to z chęcią do niej przystąpiliśmy. To jest też przykład takiej inwestycji, na którą od kilku lat zwracamy szczególną uwagę. Oprócz tych prac drogowych, takich istotnych i wiążących w skali całego miasta, znaczących dla każdego niemal kierowcy, każdego roku staramy się wykonywać prace na takich mniejszych odcinkach, na takich drogach, które nie są w pierwszej kolejności uczęszczane, ale są niezwykle istotne dla mieszkańców. I tak chociażby w zeszłym roku takie prace wykonywaliśmy na ulicy Wesołej, na jednej z odnóg ulicy Wesołej. W tym roku jest to właśnie budowa ulicy Przedwiośnia.